Jestem na drodze wojewódzkiej numer 948 pomiędzy Kętami a Oświęcimiem. Jadę właśnie z Kęt w kierunku Oświęcimia. Powiem szczerze, kilkanaście lat temu bardzo często tą trasę pokonywałem i trasa ta utkwiła mi w pamięci jako droga, gdzie tak naprawdę przez kilka czy kilkanaście kilometrów jedziemy cały czas prostą drogą. Dziś już tak to nie wygląda. Powstało tutaj kilka rond, jak choćby to właśnie rondo z drogą w kierunku Malca, dobrze pamiętam. Po jego minięciu znowu wyjeżdżamy na odcinek drogi, który ma znowu co najmniej kilka kilometrów drogi prostej, bez jakichkolwiek łuków, zakrętów. I tak właśnie ta droga, można powiedzieć, utkwiła mi w pamięci. Zresztą tak cały czas ona jest widziana też na mapach. Nawet jeżeli sobie proste Google Maps byście otwarli, to będziecie właśnie mieli taki kawał długiej, prostej drogi. I kolejne rondo. Tego ronda sprzed tych kilkunastu w zasadzie lat również tutaj w tym miejscu nie było. Tutaj jechało się tak naprawdę wzdłuż pól, jak już wspomniałem, długą, prostą drogą, taką właśnie jak odcinek, na który teraz wjechałem. Het daleko tak naprawdę widzę drogę. Ona cały czas jest prościuteńka, nie ma jakiegokolwiek skrętu, łuku. I niegdyś cały ten odcinek od Kęt do w zasadzie Oświęcimia to właśnie tak to wyglądało, że het daleko mogliśmy sobie widzieć, co też na tej drodze się dzieje. Oczywiście taka prosta droga, taka droga w stylu amerykańskiej autostrady, również jest drogą troszkę, bym powiedział, niebezpieczną, bowiem taka zbyt długa prosta może być przyczyną, może po prostu usypiać. Dlatego też generalnie droga powinna mieć co jakiś czas jakieś łuki, jakieś właśnie separatory ruchu, które wymuszałyby w jakikolwiek sposób odginanie toru jazdy na wprost. Bo gdyby tego nie było, ktoś sobie jedzie po na przykład nocnej zmianie, długa, prosta droga, która jest, jakby nie patrzeć, w jakiś sposób monotonna. No i można bardzo łatwo ulec w takim miejscu wypadkowi. Kolejne rondo. Nakaz jazdy prosto lub w prawo troszkę mnie zmylił, że aby tylko przez rondo tutaj nie można jechać na wprost, czyli do drugiego zjazdu, oraz w prawo, czyli do zjazdu pierwszego. Natomiast przed rondem, które przed chwilą pokonałem, było skrzyżowanie po prawej stronie i tego miejsca tyczył się owy znak nakaz jazdy na wprost.